sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dziś moim i Państwa gościem pułkownik Piotr Lewandowski. Witam serdecznie, panie pułkowniku. Witam również, dziękuję za zaproszenie. Panie pułkowniku, świat żyje tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i właśnie o tych wydarzeniach, a dokładnie tak naprawdę o potencjale militarnym, który się tam znajduje, porozmawiamy. Chciałbym przede wszystkim poruszyć jedną kwestię, chyba najważniejszą. Co z siłami zbrojnymi Izraela? Czy my obserwujemy, a może obserwowaliśmy w pierwszych dniach, mowa o tym 7 października, przynajmniej taki delikatny upadek mitu tych służb szeroko pojętych izraelskich, że w ogóle te wydarzenia wydarzyły się, no bo głośno się mówiło, że był to niewątpliwie jakiś duży blamasz. Znaczy, dalej nie wiemy. Wiemy, że szef wywiadu wojskowego Amanu przyjął pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, bo też trzeba pamiętać, że Strefa Gazy to nie jak się powszechnie gdzieś tam w opinii publicznej pojawiało Mossad. Nie, to jest akurat wywiad wojskowy Aman i służba kontrwywiadu i bezpieczeństwa Izraela, czyli Shin Bet. Mossad jest wywiadem zagranicznym, a Izrael nie traktuje Strefy Gazy jako zagranicę, więc to Aman głównie. Natomiast tu się pojawiły informacje, że szef sztabu generalnego chciał się spotkać z premierem Izraela, odmówiono mu tego spotkania, że były informacje, między innymi Egipt uprzedzał Izrael, że coś się dzieje. No szef Amanu powiedział, że informacje były, zostały źle odczytane. No, nie pierwszy raz służby uważane za czołowe na świecie źle odczytały sygnały. Czy to upadek? Raczej nie, po prostu bardzo poważny błąd. Amerykanie w swoim czasie też popełnili olbrzymi błąd, co się skończyło, wiadomo, 11 września. Ale wracając do Izraela, Strefa Gazy jest ekstremalnie trudna. Tutaj przede wszystkim informacje pochodzą albo ze źródeł trzecich, czyli z krajów, które wspierają Hamas i tam, ale to już wtedy Mossad usiłuje infiltrować struktury albo bezpośrednio ze Strefy Gazy. No i to jest budowanie siatki wywiadowczej opartej o tak zwany HUMI, czyli Human Intelligence, źródła osobowe. Biorąc pod uwagę poziom nienawiści, bo tak to trzeba określić, do Izraela w Strefie Gazy, no to takie źródła osobowe, raz, że bardzo trudno je pozyskać, a dwa, że w przypadku ich zdemaskowania, to one giną szybko i brutalną śmiercią poprzedzoną torturami. Co ciekawe, były informacje jeszcze w zeszłym roku, że Hamasowi udało się zlikwidować kilkunastu nawet podobno agentów izraelskich. Kontrwywiad Hamasu jest sprawny. To tutaj Hamasowi trzeba oddać, że oni te działania kontrwywiadowcze, zresztą są przeszkoleni też w tym kierunku przez partnerskie kraje, nazwijmy to może tak, i działają sprawnie. Tak czy inaczej, rzeczywiście jest to porażka wywiadu izraelskiego. I jest to bardzo mocne niedocenienie przeciwnika, ale nie tylko z poziomu wywiadu, ale też z poziomu i rozmieszczenia sił zbrojnych na terenie Izraela, bo gdyby zawiódł tylko wywiad, to byłoby jeszcze pół biedy, ale zawiodła też obecna, może nie doktryna, ale obarczone takim mocnym bagażem politycznym sposób rozmieszczenia sił izraelskich na terenie kraju. Bo większość jednostek izraelskich znajdowała się w pobliżu zachodniego brzegu, a nie w pobliżu Strefy Gazy.
Dlaczego? No właśnie, panie pułkowniku, a czy to nie możemy sobie postawić takiej też tezy, że ten Hamas, który my teraz obserwujemy w tych materiałach wszystkich, które oni udostępniają, które media izraelskie udostępniają, to nie są ci sami bojownicy, którzy jeszcze obserwowaliśmy, których jeszcze kilka lat temu. Przynajmniej z mojej perspektywy widzę, że to są o wiele lepiej przeszkoleni, wyposażeni żołnierze. Czy lepiej wyposażeni, dyskutowałbym, czy lepiej przeszkoleni, część być może, ale na pewno lepiej zorganizowani i dowodzeni. Bo ja skokowej różnicy nie widzę, bo gdybyśmy porównali z Hezbollahem, to tam mówimy o skokowej różnicy, jeśli chodzi o indywidualne wyszkolenie, o taktykę, jeżeli chodzi o wyposażenie indywidualne. Tu raczej nie widziałem istotnej różnicy. Różnica była w organizacji. I to był klucz, bo Hamas uważany był przez Izrael jako organizację terrorystyczną o niskim poziomie zdolności do prowadzenia zorganizowanych działań taktycznych w skali większej niż 3 bojówki. A tu mówimy o ataku, według różnych danych od 1500 do 2000 bojowników i tu Hamas uzyskał jedność miejsca czasu, więc poziom organizacji bardzo wysoki. Co ważniejsze, zrobił to skrycie. Skoncentrował znaczne siły, skoordynował ich działanie, wyznaczył precyzyjnie cele, czyli poprzedzone to było starannym rozpoznaniem. No więc tu myślę, klucz leżał do tej takiej porażki Izraela, bo strata 1500 obywateli dla Izraela to jest masakra. To Izrael absolutnie nie toleruje. Dla porównania w czasie wojny Jom Kippur, gdzie toczyła się pełnoskalowa wojna z Egiptem i Syrią, straty w poległych żołnierzach wyniosły 3000 i do tej pory Izrael uważa, że była to najkrwawsza wojna, w jakiej jak gdyby uczestniczyli. W ostatnim okresie tu jak gdyby jeszcze moglibyśmy się cofnąć gdzieś 1947-1948, tam obywateli Izraela poległo więcej, ale to jak gdyby zupełnie inne czasy i nie ma co porównywać tego. Więc tu poziom masakry z perspektywy izraelskiej są nie tylko, bo mówimy o 1500 głównie cywilach, bo żołnierzy relatywnie jak na taką operację po stronie izraelskiej poległo niewielu. Natomiast wielu żołnierzy izraelskich poległo dzień później podczas odbijania tych miejscowości. No to zatrzymajmy się jeszcze właśnie na siłach zbrojnych Izraela. Jak pan uważa, one, mówię o samych wojskowych, oni też popełnili błędy, no bo tak naprawdę w pierwszych dniach obserwowaliśmy raz konflikt polityczny na linii rząd wojskowi, dwa, potem to w cudzysłowie nazwane pospolite ruszenie, gdzie tam mieliśmy te materiały poborowych, zachęcanie do posiadania broni przez obywateli czy pozyskanie broni. Jak one się spisały? No bo wspomniał pan, że one były w zupełnie innym miejscu niż tam, gdzie powinny być. To nie jest wina armii, że była w innym miejscu. O rozmieszczeniu armii zadecydowali politycy i nie bez powodu armia znajdowała się głównie tam, gdzie jest elektorat obecnego premiera Izraela. Po prostu. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę polityka zwyciężyła. No styk armii i polityki zawsze jest w demokratycznych krajach taki bardzo wrażliwy. I źle się zaczyna dziać, kiedy polityka przeważa nad po prostu kwestiami militarnymi. Oczywiście. Ale wracając do armii izraelskiej. Armia izraelska czasu pokoju to jest jakieś 170 tysięcy żołnierzy, z czego między 25 a 27 tysięcy to są żołnierze zawodowi. Więc musimy pamiętać, że jest to armia głównie z poboru, czyli mówimy o kobietach i mężczyznach odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową. Oczywiście w armii izraelskiej czasu pokoju są elitarne jednostki,
takie jak Brygada Komandosów, 35. Spadochronowa, Batalion Duchów, ten taki wielodomenowy, legendarny wręcz, to jest jednostka 13 w marynarce, no i Syed Metcalf, czyli absolutny top sił specjalnych, jeśli chodzi o jakiś światowy ranking, gdyby ktokolwiek robił go, ale to jest absolutnie tam pierwsza piątka na 100%. I te jednostki zareagowały bardzo szybko. To one pierwsze weszły, bo Izrael nie wprowadził batalionów pancerno-zmechanizowanych. No jak mieli odbijać kibuce w sytuacji zakładniczej jednostkami pancerno-zmechanizowanymi? Poszły właśnie te jednostki lekkie, komandosi Syed Metcalf ponieśli bardzo poważne straty. Dlatego, że operacje zakładnicze bardzo często kończą się stratami świetnie wyszkolonych operatorów wojsk specjalnych. To historycznie wielokrotnie. Dlaczego? No, bo ci ludzie są gotowi raczej zginąć niż zabić zakładnika często. Tym bardziej na tym poziomie radykalizmu. Tak. I tutaj jak gdyby te jednostki poszły pierwsze, tu armia izraelska z całą pewnością udowodniła, że te jednostki przereklamowane nie są. One bardzo szybko, minimalizując straty wśród ludności cywilnej, de facto zlikwidowali bądź wyparli setki Hamasowców do strefy Gazy i to w ciągu 72 godzin gdzieś, więc to była naprawdę wysokiej klasy odpowiedź. Ona zniknęła medialnie gdzieś, no bo jednostki specjalne nie prezentowały nagrań z kamerek. One się może pojawią kiedyś, ale nie teraz, więc dopiero potem piechota weszła, tak? No i teraz operacja naziemna. Tak, natomiast Izrael zmobilizował 300 tysięcy żołnierzy w czasie, jaki jest nieosiągalny dla, moim zdaniem, żadnego państwa na świecie obecnie. To znaczy się, no, Rosja mogłaby spróbować, tylko że musieliby wytrzeźwieć najpierw, więc trwało trochę, pozwolę sobie na złośliwość małą. Bo Rosja próbowali też tak, i po 200 tysięcy i tam, jak to wyglądało, no to wiemy. A tu to poszło błyskawicznie sprawnie. System mobilizacyjny armii izraelskiej jest moim zdaniem najlepszy na świecie. Natomiast armia izraelska oczywiście jest obarczona swoimi problemami. Jest to armia typu ciężkiego. To jest armia nawet niezmechanizowano-pancerna, tylko pancerno-zmechanizowana. I ona się średnio nadaje do takich działań, jakie będzie zmuszona podjąć w strefie Gazy. Więc potężne siły, rozwinięto brygady piechoty, rozwinięto brygady pancerne, rozwinięto brygady spadochronowe, bo armia izraelska ma brygady spadochronowe złożone z rezerwistów, no ale głównie dlatego, że Izrael nie był pewien wtedy, co się wydarzy od strony Syrii, co się wydarzy od strony Libanu, czyli Hezbollah, a Hezbollah to wiadomo Iran. Gdzieś tam w tle Egipt, może mniej jako zagrożenie, ale jaką przyjmie postawę. Jeszcze dalej gdzieś patrzymy Jemen i tak dalej, i tak dalej. No to jak gdyby był główny powód rozwinięcia tak potężnych sił. No i teraz jak gdyby Izrael robi to, co w zasadzie robił zawsze, czyli zaczyna od uderzeń powietrznych, bo lotnictwo izraelskie w zasadzie od lat 60., czyli od wojny sześciodniowej stanowi główny element uderzeniowy, wyprzedzający taki działania armii izraelskiej, bardzo sprawny, bardzo nowoczesny. No i to robią. Natomiast tutaj jest coś takiego jak adekwatność odpowiedzi. I w rzeczywistości prawo międzynarodowe zabrzmi to brutalnie, ale nie zabrania zabijania cywili w czasie wojny. Natomiast prawo międzynarodowe stawia taką barierę, że musi być zachowana proporcjonalność. No dalej to brzmi może
dla cywila nie najlepiej, no bo proporcjonalność to no dalej to jest śmierć cywilów, ale chodzi o to, że nie można zgodnie z prawem międzynarodowym zaatakować celu, gdzie jest jeden żołnierz i 50 cywilów półtonową bombą. No chyba to teraz wywołuje największe emocje i największe dyskusje z tym wszystkim. To już jest zbrodnia. No i uderzenia izraelskie, oczywiście one trafiają w Hamas też, zabijają przywódców. Tylko naprawdę mi jest trudno ocenić, jaki procent zabitych Palestyńczyków to są Hamasowcy. No. A nie można zabijać cywilów tylko dlatego, że są zwolennikami Hamasu. Prawda? Oczywiście dalej mamy w tle, że to jak gdyby Hamas dokonał mordów i tak dalej, ale ja bym jednak nie szedł tą ścieżką, bo to jest problem obecnie nierozwiązywalny, tak? Czyli kto był winien 47 i tak dalej, kto kogo napadł i co się stało. Myślę, że to nie jest celem naszej rozmowy. Oczywiście. Mnie natomiast trudno jest godzić się z takimi działaniami armii też. Ja rozumiem izraelską odpowiedź, ale jako żołnierz nawet były, mimo wszystko skala niezachowywania proporcjonalności jest tu jednak rażąca. No tak, ten wątek chyba wywołuje najwięcej dyskusji i w mediach, i w internecie, na Twitterze, no bo niewątpliwie faktem jest to, że obie strony konfliktu, i mówię tutaj zarówno o Izraelu i o Palestynie, tymi ofiarami grają, tak? Z jednej strony mamy chęć zemsty za to, co zrobił Hamas, a z drugiej strony odpowiedź Izraela, która kończy się tak, nie inaczej, zdjęciami, czy materiałami wideo, które obserwujemy ze Strefy Gazy. No i tu niewątpliwie, ja przynajmniej rozmawiając z komandorem Goździewiczem, on też miał jasne stanowisko, że no znaczna część działań Izraela no łamie międzynarodowe traktaty i przepisy. Więc tutaj no to jest temat tak naprawdę rzeka, nad którym moglibyśmy debatować. Panie redaktorze, jest taka mądra definicja gdyby przestrzegania praw, że przestrzeganie praw międzynarodowych, humanitarnych i konfliktów zbrojnych działa tylko wtedy, kiedy przestrzegają jej obie strony konfliktu. Obie strony nie przestrzegają. A Izrael ma znacznie większe możliwości odpowiedzi. No i mamy to, co mamy po prostu. Żeby żeby te prawa działały, obie strony muszą tych praw przestrzegać. Jeżeli któraś nie przestrzega, one po prostu przestają działać. Panie pułkowniku, przejdźmy zatem jeszcze właśnie do konsekwencji. Jak pan ocenia, jakie będą następne kroki Izraela? Dzisiaj się pojawia informacja, że tam brakuje im około 800 metrów, żeby tak naprawdę Gazę przeciąć na pół. To nie prawda. Nieprawda. No bo takie na warma perze. Ale przeciąć, czyli to nie jest Zaporoże, panie redaktorze. No co przeciąć? No, tam kamieniem przerzucić można. Tak naprawdę. No, przesadzam trochę, ale już rakietą spokojnie przestrzelić, tak. I to naprawdę każdą. Tu nie chodzi o przecinanie. Dla armii izraelskiej przecięcie Strefy Gazy naprawdę nie będzie stanowiło problemu, bo przetną ją w takim miejscu, gdzie będą mogli wykorzystać jednostki ciężkie, czyli pancerno zmechanizowane. I tu Hamas nie stawi oporu, bo nie zatrzyma ciężkich batalionów, tym bardziej, że Izrael ma zarówno Merkawa, jak i część izraelskich transporterów, tych ciężkich, budowanych na podwoziu czołgów, jeszcze postradzieckich, co niektóre. To są bardzo odporne transportery i nie budowano je z myślą o walkach miejskich, ale są bardzo skuteczne i naprawdę przecięcie tu. Tutaj nie będzie żadnego Stalingradu, bo Izraelczycy nie wejdą w te najwęższe uliczki. Tam, gdzie rzeczywiście Merkawy i ciężkie transportery utknęłyby, będą te uliczki niszczyć z powietrza. A samo przecięcie, no naprawdę, no 19 korpusów, panie redaktorze. Izrael ma 19 korpusów. My w tej chwili kleimy pierwszy. Na razie z tego, co mamy, tak? My mamy jak gdyby skład na korpusy, no ale
optymistycznie powiedzmy 2,5, nie? Izrael ma 19. No to, panie redaktorze, no to Strefa Gazy naprawdę militarnie wyzwaniem nie jest. Natomiast okupacja Strefy Gazy to jest problem. No, nie, niewątpliwie będzie największym problemem. Zresztą dzisiaj chyba była też informacja, panie pułkowniku, że gdzieś się już pojawiają informacje właśnie o tym, jak te osoby ze Strefy Gazy, te jakieś 2,5 miliona ludzi, gdzieś na ten okres, na syna i gdzieś tam przesunąć. Więc... No, tutaj przepraszam, bo trochę zmęczony jestem. Nie 19 korpusów, tylko brygad. Przepraszam, gdzieś tam 19 korpusów. Sorry, przepraszam widzów, bo to nagrywamy już po ciężkim dniu, tak? 19 brygad, które jak gdyby naprawdę ich zdolność plus brygady pancerne jest olbrzymia. I teraz jeszcze wracając do tej części militarnej, bo kwestia strat. Jeżeli zginie 500 żołnierzy izraelskich, to się wydaje, że jest to niewiele, ale nie dla opinii publicznej izraelskiej. Izraelskie gazety publikują nazwiska, zdjęcia poległych na pierwszych stronach gazet. Każda śmierć w Izraelu żołnierza jest niemal indywidualnie postrzegana. To są często żołnierze służby zasadnicze. Czyli nie ochotnicy. Więc tutaj reakcja rodzin jest też gwałtowniejsza. Więc z jednej strony 500 poległych to na taką operację nie byłoby wcale dużo, ale Izrael nie pójdzie na takie straty, moim zdaniem. Więc tu nie będzie jakiegoś Stalingradu, ulic zawalonych trupami obu stron, bo Izrael na taką wymianę ciosów po prostu nie pójdzie. Nie po to ma lotnictwo, nie po to ma artylerię, nie po to zbudował wielodomenową zdolność wykrywania, rażenia celów, nie po to posiada silną, nowoczesną marynarkę wojenną, która jest w stanie uderzać z morza, żeby pójść na jakieś uliczne strzelaniny między bojownikami Hamasu, którzy zawsze będą mieli przewagę terenu i świetnie będą umieli ją wykorzystać, a Izrael straci wtedy przewagę technologiczną, a siłą armii Izraela jest nie tylko ilość, ale i high-tech. No, jeżeli chodzi o kwestie militarne, to izraelski high-tech jest też w czołówce światowej. Izrael to po prostu będzie wykorzystywał, a niestety będzie to się wiązało ze stratami ludności cywilnej, bo działania partyzanckie mają to do siebie, że albo używamy ciężkiego sprzętu i wtedy giną nie tylko bojownicy, ale i cywile, albo rezygnujemy z użycia ciężkiego sprzętu, ale wtedy straty wśród żołnierzy skokowo rosną w działaniach przeciwpartyzanckich, a na to drugie Izrael nie pójdzie po prostu. No to w takim razie jaki będzie cel Izraela? To będziemy jednak z dnia na dzień obserwować taki stopniowy powrót do tej rzeczywistości palestyńsko-izraelskiej, czy jednak te cele, bo jak widzimy te materiały tych bojowników Hamasów pochowanych w tych tunelach, no to wyeliminowanie tego zagrożenia, o czym mówi Izrael, jest praktycznie nierealne. Się po części można, no naprawdę nowoczesne uzbrojenie jest w stanie część tych tuneli zniszczyć. Na pewno będą działania jednostek tych elitarnych izraelskich, które mają duże doświadczenie w tego typu walkach. Natomiast ja sądzę, że nie będzie wielkiego szturmu na tą najbardziej zurbanizowaną część Strefy Gazy jednak. Będzie raczej, jeżeli już, to będzie coś w stylu oblężenia, kiedy w swoim czasie Izrael oblegał Bejrut. Jeżeli okay. już miałbym prognozować, ja co prawda to robię niechętnie, bo to jest zawsze loteria, ale jeżeli już pan redaktor nalega na prognozę, to raczej w takiej mini skali, bo to jednak porównanie Bejrutu a Strefy Gazy, no to trochę jak mysz ze słoniem, chociaż liczebnie niekoniecznie, ale terenowo.
ale jeżeli już to, to będzie coś podobnego, dlatego że nawet gdyby Izrael zajął tą część zurbanizowaną, nie jest w stanie okupować tego bez ponoszenia naprawdę ciężkich strat, więc to co, wejść, stracić ludzi i wyjść. Cały czas to jest jeszcze jedna kwestia, o której nie wspomnieliśmy, czyli kwestia zakładników, czyli porwanych obywateli Izraela. Izrael zawsze był gotów poświęcić w przypadku dużych operacji zakładników na korzyść pokazania, że branie zakładników nie skutkuje wstrzymaniem operacji wojskowych Izraela. O, dlatego, żeby zniechęcać kraje ościenne, żeby pokazać, że to nie działa. Co prawda nigdy nie było aż takiej skali, prawda? To jest nieporównywalne. Natomiast kwestia zakładników moim zdaniem operacji wojskowych izraelskich nie wstrzyma, przy czym im dłużej ta operacja trwa, tym szanse na odbicie zakładników maleją. Pozostają co najwyżej negocjacje gdzieś tam. Egipt, wiemy, jest zaangażowany, może ktoś tam jeszcze. Katar chyba. Katar właśnie, o tak. Katar jeszcze też, tak, tak. Więc jeżeli już to taką drogą. A militarnie raczej już praktycznie nie można. No a co z zakładnikami z podwójnym obywatelstwem? No bo gdzieś tam w niemieckiej telewizji też padła, że na Cyprze się ci komandosi niemieccy pojawili. Czy tutaj też możemy jakieś tam zakulisowe działania innych służb obserwować, czy jednak oni będą się nadal na negocjacjach gdzieś tam? Ja powiem tak, Izrael był gotów wysłać własnych komandosów do Entebbe, żeby odbić zakładników. W związku z czym nie sądzę, żeby pozwolił niemieckim komandosom odbijać własnych zakładników. Tak. Bardzo się bym zdziwił. Nie wykluczam, ale ja osobiście tego scenariusza nie widzę. Niemieccy komandosi, no chyba, że na zasadzie, że no, do nich nie będą strzelać. Ale... Okej. Okay. Nie. Raczej, jeżeli już, to oni mogą nadzorować proces wymiany. Nie wiem za co albo za kogo, ale tak działał nasz Grom w swoim czasie, że kiedy Polkę z podwójnym obywatelstwem odbijano, tak naprawdę nasi operatorzy nadzorowali operację, która polegała na przekazaniu coś za osobę, nie będę wnikał co, ale tak, więc być może w takiej roli ewentualnie. Panie pułkowniku, przejdźmy jeszcze na granicę z Libanem, bo przecież spędził pan też tam trochę czasu. Hezbollah, jak sami Izraelczycy mówią, 10 razy silniejsze, 10 razy większe zagrożenie niż Hamas. Jutro przemówienie przywódcy Hezbollahu. Czy my możemy się też spodziewać eskalacji na tej linii? Ona cały czas przecież gdzieś tam, my tam teraz się ekscytujemy, ale to przecież te ostrzały, te ataki, to one tak naprawdę były codziennością w Izraelu. No ale jednak ta retoryka Hezbollahu mocno się zmieniła. Znaczy może nie zmieniła, tylko bardziej jeszcze była, jeszcze bardziej antyizraelska i bardziej internistyczna, żeby po prostu wejść w to wszystko. Ja mam wrażenie, że Hezbollah jest między młotem a kowadłem. Czyli jest troszeczkę między presją Iranu, no bo Hezbollah jest tak naprawdę kawałkiem Iranu w Libanie wręcz. No, mówi się o złotym dziecku Iranu. Więc jest. Tak, i słusznie, tak. Ja się pod tym podpisuję. To już dwie dekady temu widać było, więc to się tylko utrwaliło jeszcze. Natomiast Hezbollah jest też partią polityczną. Jest organizacją, która jest postrzegana poprzez budowanie infrastruktury szpitalnej w południowym Libanie i nie tylko. I teraz mimo wszystko Hezbollah musi się liczyć z libańską opinią publiczną, która, przekonany jestem, nie jest gotowa na wojnę z Izraelem pójść. Poza tym w 2006 roku, kiedy doszło ostatni raz do poważnego starcia między armią izraelską i Hezbollahem, armii izraelskiej poszło powiedzmy średnio, Hezbollah wręcz ogłosił zwycięstwo, ale potem nigdy nie odważył się na poważne operacje, które by sprowokowały armię izraelską do podobnych działań. Mało tego, Izrael skupił się raczej na atakach wojskowych, zaangażował się w Syrii. Te ostrzały
ostrzały z południowego Libanu na teren Izraela, one były raczej, no trudno użyć słowa symboliczne, no bo to jednak spadały rakiety. Ale to było trochę takie jak gdyby przypominanie, że a jednak jesteśmy wrogami, ale Hezbollah nie szedł na otwarte starcie z Izraelem, bo w 2006 Hezbollah też poniósł bardzo poważne straty. I teraz moim zdaniem Hezbollah nie pójdzie na wojnę z armią izraelską. Moim zdaniem nie. No a to z samymi Libańczykami? No bo my przecież doskonale wiemy, że to tylko część kraju kontrolowana przez Hezbollah. Tak jest. Tak naprawdę największym sprzymierzeńcem Hezbollahu jest ukształtowanie terenu tam. To nie jest jakąś wielką tajemnicą. No ale co z samym społeczeństwem libańskim? Czy to te nastroje antyizraelskie są też na tyle silne, powiedzmy, jak te w Palestynie? Moim zdaniem nie. No właśnie. Moim zdaniem absolutnie nie. Poza tym im dalej na północ Libanu, tym sympatia dla Palestyńczyków maleje, a trzeba pamiętać, że Hezbollah przez wiele lat wcale przyjacielem takim Hamasu nie był. Oczywiście. No bo sunnici tu i szyici tam. To się zatarło po jakimś czasie. Iran wręcz zaczął też wspierać Hamas, co było kiedyś nie do pomyślenia wręcz, bo jednak różnice między sunnitami a szyitami są na tyle poważne, że w Iraku jedni drugich usiłowali eksterminować. Ale mimo wszystko, tak jak mówiłem, uważam, że Libańczycy na wojnę z Izraelem gotowi nie są. I teraz tak, jeszcze Libańczycy, czyli kto? Bo Liban to jest mieszanka narodowościowa, prawda? Oczywiście. I jeżeli mówimy tutaj o tej części sunnickiej, no to jeszcze tak. No ale teraz tak, im bardziej wykształcona jest to klasa, tym mniej skłonna do ulegania takiej propagandzie, takiej bardzo, bardzo fundamentalistycznej wręcz, tak? Południe Libanu na pewno. Południe Libanu na tą wojnę byłoby skłonne pójść, ale też nie wszyscy. Natomiast kiedy idziemy dalej już tak, no Libańczycy chcą w większości spokojnie żyć. A ostatnie czego chcą, no to powtórki z czasów, kiedy Merkawy i M113 izraelskie parły na Bejrut, prawda? No tego absolutnie nie chcą. Gdzieś tam po drodze jest Tyr, jest Sajda. Tyr jest dość taki fundamentalistyczny, Sajda już absolutnie nie na przykład. Chociaż tam akurat jest mocna społeczność palestyńska z kolei. Więc Hezbollah moim zdaniem na otwartą wojnę nie pójdzie jednak. Przynajmniej na tą chwilę nic nie wskazuje. Bardzo dużo będzie zależało od tego też, co się wydarzy w strefie Gazy jeszcze. No właśnie, ja się z panem pułkowniku spotkałem z taką opinią, rozmawiając chociażby z osobami, które gdzieś tam trochę czasu spędziły w tych rejonach, że w przypadku, gdzie możemy już dzisiaj powiedzieć, że Palestyna równa się Hamas, bo jak gdyby prawdopodobnie się w Palestynie odbyły jakieś wybory demokratyczne, to wygrałby je Hamas. W przypadku Libanu i Hezbollahu jest trochę inaczej, ale te same podziały widzimy w świecie muzułmańskim. Czy Palestyna i Hamas nie stały się też taką solą w oku? Bo przecież obserwowaliśmy przez pewien okres takie rozluźnienie stosunków krajów arabskich z Izraelem i nagle 7 października, no i jak ma ten świat arabski zareagować? No bo z jednej strony mamy ostrą retorykę Erdogana, ale inne kraje arabskie się nieco od tego Hamasu, a niektóre wręcz odcinają. To jest kwestia, bo teraz tak, Zachodni brzeg, czyli ta część, powiedzmy, gdzie społeczność izraelska i palestyńska jest przemieszana, ona miała takie fazy wspierania i niewspierania, bo jak gdyby tu mamy Hamas, tam mamy Fatah, prawda? Trzeba pamiętać,
co Hamas zrobił Fatahowi w strefie Gazy, kiedy przejmował władzę. Tak, mówimy o wyrzucaniu działaczy Fatahu przez okna. Hamas tak przejmował władzę. Mówimy o mordach, strzałach w tył głowy i tak dalej. Hamas tak przejął władzę w strefie Gazy. Zachodni brzeg, jakby Fatah tam odgrywał większą rolę. Natomiast tu jakby działania Izraela też popychają Palestyńczyków w stronę Hamasu, bo operacja nie toczy się tylko w strefie Gazy. Operacja się toczy też, o czym mało wiemy, ale wiem akurat to od ludzi, którzy są na miejscu w Izraelu, że operacja się toczy też w strefie na zachodnim brzegu i tam też giną ludzie, w sensie Palestyńczycy. Ale to już nie od bomb, tylko od kul po prostu. No i rzeczywiście za chwilę może być tak, że takie działania doprowadzą do bardzo szybkiej radykalizacji większości społeczności palestyńskich, ale trudno powiedzieć, bo to już jest obszar mniej militarny, więc nie chcę w niego wchodzić. Natomiast Izrael zgromadził takie siły, że jest w stanie w rzeczywistości prowadzić operacje zarówno wzdłuż granicy z Libanem, zarówno na zachodnim brzegu, jak i w strefie Gazy. Panie pułkowniku, spójrzmy jeszcze na ten konflikt tak trochę z góry, tak trochę globalnie. Coraz mniej informacji, powiedzmy, znaczy tych informacji pewnie dużo, ale coraz mniej na pierwszych stronach gazet dotyczących Ukrainy. Czy my tutaj też obserwujemy jakiś konflikt, który symbolizuje jakąś walkę mocarstw i czy to na rękę jest teraz chociażby Federacji Rosyjskiej, że ten konflikt się toczy? Na rękę Federacji Rosyjskiej jest to oczywiście, choćby ze względu na to, że mogą stosować pewne próby symetryzmu, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia działań i tak dalej, ale zainteresowanie świata też to jest dla Rosji bardzo ważne. Przy czym mamy drugi konflikt, który też się może rozlać na cały dosłownie Bliski Wschód, bo tutaj słyszymy, że Jemen na przykład wypowiedział wojnę Izraelowi, prawda? No jego skuteczność, nie wiem, będzie pewnie taka tej wypowiedzenia wojny, jak Polska kiedyś wypowiedziała wojnę Japonii, prawda? I może nieco większy, ale to jak gdyby trochę tak działa. Ale to militarnie to nie ma dużego znaczenia, ale w przekazie propagandowym już tak. Nie, bo chodzi mi o to, panie pułkowniku, przecież ta dyskusja teraz, chociażby... Teraz miejsce Rosji w tym wszystkim. No właśnie. Po pierwsze, ja uważam, że demonstracje antysemickie w Rosji są nie na rękę Kremlowi i to nie Kreml je prowokował, wręcz przeciwnie. Dlaczego? Dlatego, że te demonstracje są skutkiem fatalnej polityki Federacji Rosyjskiej ostatnich lat, która nakręcała problemy na religijne i narodowościowe na obrzeżach Rosji. Więc jakiekolwiek wystąpienia na tym tle są Rosji nie na rękę. Więc tu to jest moje zdanie, że Kreml absolutnie nie jest z tego zadowolony. Poza tym tak, Rosja wcale nie chce mieć w Izraelu wroga. Bo dlaczego niby? No nie, w ogóle nie na rękę. Po pierwsze ze względów chociażby tych propagandowych i wizerunkowych Federacji Rosyjskiej, a z drugiej strony przecież ta współpraca od pewnego momentu kwitła i się rozwija bardzo dobrze. Dokładnie, więc Rosja będzie rozgrywać obie strony. Będzie starać się, nie wiem, czy nie zacznie, co byłoby kuriozum w pewnym momencie, nie wiem, grać nawet rolę mediatora. Mam to oczywiście próby podejmie, bo to nie zadziała, tak, ale może usiłować. Natomiast Rosja na pewno więcej korzysta na tym konflikcie niż Ukraina. Czyli odpowiadając na to... To jest niewątpliwe. Jest to lepsze dla Rosji, to co się wydarzyło, niż dla Ukrainy.
To na pewno. No chociażby obudzenie dyskusji w Stanach Zjednoczonych, tak? No bo jeżeli wiemy, że kierunek polityki Waszyngtonu względem Izraela jest taki sam, czy rządzą demokraci, czy republikanie, tak w przypadku konfliktu na Ukrainie te podziały są jednak widoczne w amerykańskiej polityce. Tak, i to też, i to, a poza tym to jak gdyby trochę taki wysyła sygnał społeczeństwu w Stanach, że nie tylko Ukraina jest na świecie, prawda? Są inne miejsca, których trzeba strzec jeszcze, prawda? No bo wiadomo, że Stany Zjednoczone występują w tej roli od dłuższego czasu już. No ale myśli pan, że ten poziom zaangażowania w Ukrainę będzie spadał? No bo jednak ten dzisiejszy chociażby wywiad, czy wczorajszy Załużnego, no okay, nie daje Ukraińcom jakiegoś tam powiedzmy optymistycznego patrzenia w przyszłość. Nie, no bo teraz przeskoczyliśmy już zupełnie na konflikt ukraiński. To się ja zawsze starałem się patrzeć na obie strony konfliktu z lekkim dystansem na to, co się dzieje. I patrząc na szybki rozwój armii ukraińskiej i na jej skuteczność, która była relatywnie wysoka w pewnym okresie, ale ona wynikała nie tyle z szybkiego zbudowania zdolności armii ukraińskiej, czyli przeskoczenia na jakiś wyższy poziom, albo inaczej zachowania wysokiego poziomu, ale zwiększenia liczebności, nie tracąc tych zdolności, a wynikała ze słabości Rosji. Teraz ja nigdy nie wierzyłem na przykład, że sankcje upośledzą Rosjan do tego stopnia, że po roku Rosja nie będzie w stanie prowadzić wojny. Takie optymistyczne głosy się gdzieś pojawiały. Dlatego, że no, rosyjska zbrojeniówka, ona funkcjonowała dekadami w czasach zimnej wojny. I była upośledzana przez sankcje na wszelkie możliwe sposoby, a mimo wszystko funkcjonowała. Oczywiście minęło trochę od tego czasu, ale jednak gdzieś w świadomości, mentalności ludzi jest zdolność omijania pewnych problemów tego typu, pozyskiwania, obchodzenia, zastępowania, a nawet klejenia taśmą i drutem, byle poleciało i wybuchło. No, po prostu. I to jak gdyby Rosjanie robią i to na masową skalę. Natomiast armia ukraińska, panie redaktorze, no nie da się, nie da się, po prostu jest to niemożliwe. Wyszkolenie brygady w pół roku. Ktoś mówi, ale jak będą się szkolić 18 godzin na dobę, przez tydzień. Potem po prostu ci żołnierze przestaną się rozwijać, nie będzie postępów, bo nastąpi saturacja i to jest koniec. Ja szkolę żołnierzy pół życia. Nie tylko polskich. Byłem szkolony pół życia, nie tylko przez polskich. Nie da się wyszkolić brygady w ciągu 6 miesięcy. Koniec, kropka. Jest to niemożliwe. A ukraińskie brygady atakowały po 4 miesiącach istnienia. W wyniku czego nie były w stanie koordynować współdziałania rodzaju wojsk. Nie były w stanie działać więcej niż 2 kompaniami naraz. Najlepsze bataliony były w stanie działać batalionem, tylko że te sąsiednie nie potrafiły. Po prostu. Z 200 tysięcy do, jak mówi Ukraina, 800. A jeszcze teraz tak, ktoś mówi, okej, okay, ale to wojna. Ale ile, jak zwiększyła się liczba ośrodków szkolenia na Ukrainie? 10 razy? Z 3 ośrodków głównych, które mieli, zrobiło się 30? No nie, bo ani nie ma takiej infrastruktury, ani nie ma ludzi, którzy by tam szkolili. No. I Ukraina uderzała tym, co miała. To było lepsze, to było gorsze. Tylko, że dalej, to nie stworzyli systemu. O tym generał Załużny mówi właśnie. I teraz jeżeli jeszcze nasycaliśmy to technologiami nowymi. No, efekt mieliśmy taki, jaki mieliśmy.
20 brygad wojsk operacyjnych, 10 brygad, 9 brygad Gwardii Narodowej. Przez 5 miesięcy 17 kilometrów. No po prostu. No. A z kolei pytanie teraz, czy to wszystko... A Rosjanie, ja słyszę, że oni się świetnie bronili. Okej, jeżeli za świetną obronę uważamy wyrycie okopów i kontratakowanie tak długo, jak długo mam siły, po tym rotowanie oddziałów, no to się bronili świetnie, okej. No jeżeli to traktujemy, że jest to świetna obrona, no to tak. To... Ale... Nie, panie pułkowniku, mi chodzi tylko o to też, czy nie stracili Ukraińcy, już nie mówię o tej kontrofensywie, tylko jednej, może nie stracili, ale tracą już też niewątpliwie istotnego elementu tej wojny, czyli przegrywają wojnę informacyjną, bo z tej informacji po prostu na tle Izraela znikają, tak? Znaczy, tak, ale to tutaj to będzie nieuniknione, z tym, że no pewnie okresowe. No chyba, że Rosja wyrazi tutaj chęć pomocy bardzo dyskretnie, żeby konflikt potrzeć. To też jest możliwe, chociaż ja bym był ostrożny, bo jednak nie sądzę, żeby Rosja chciała w Izraelu mieć takiego zdecydowanego wroga. Ale jeszcze wracając do tutaj, jeszcze chciałem dokończyć myśl. Natomiast jak gdyby taktyki nie ocenia się po tym, czy ona jest błyskotliwa, czy nie, tylko czy jest skuteczna. I finalnie jak gdyby ukraińska była mało skuteczna, to znaczy miała skuteczność, ale ograniczoną, rosyjska się skuteczna okazała. I finalnie to ma tylko znaczenie i tak to będzie widział świat. Oczywiście. Bo świat nie będzie wnikał, jak Rosjanie zatrzymali armię ukraińską. Zatrzymali ją. Natomiast dalej kwestia, nie mamy pewności, na ile armia rosyjska poniosła straty i tak dalej, co się wydarzy zimą. Natomiast informacyjnie w tej chwili jest poważny problem dla Ukrainy rzeczywiście, bo jeszcze w Polsce my tak trochę dzielimy to na dwa fronty, ale w wielu obszarach świata Ukraina zupełnie zeszła na dalszy plan, a to skutkować będzie na pewno problemami z pomocą wojskową. No kwestia też zmiany rządów, bo na Słowacji bodajże, tak czy tak chyba, mają poważny problem obecnie Ukraińcy z dostawami uzbrojenia. Zobaczymy. Znaczy no tutaj niewątpliwie ten szereg, takie schodki błędnych działań Ukraińców też były. Mówię na własnym nawet przykładzie, gdzie nawet w momencie prowadzenia zbiórki na rzecz jakichś żołnierzy ukraińskich, dzisiaj poziom zaangażowania ludności, społeczeństwa jest o wiele niższy i tu na tym gruncie takim humanitarnym, bo nie jest wielką tajemnicą, że część wyposażenia żołnierzy od kamizelek po płyty płynęła także z prywatnych pieniędzy i teraz z tym też jest problem. Tak, a przy tym na pewno nie, jak gdyby szczególnie u nas w Polsce negatywnie działa też obraz młodych Ukraińców w Polsce, bo wielu Polaków zapomina, że Ukraińcy nie objęli poborem osób poniżej 26 roku życia. I akurat ci młodzi ludzie to nie są, no pewnie mogliby wstąpić ochotniczo, prawda? Jasne, no i teraz ten widok, okej, prawda, ale dlaczego się nie zaciągnął i tak dalej, to negatywnie chyba. A tu jeżeli już jesteśmy przy tym, ja powiem, że jeżeli Ukraina niestety nie zacznie poboru młodszych roczników, to będzie źle. Nie wiem, czy pan wie, że po wymianie szefów terenowego aparatu mobilizacyjnego, bo wyrzucono tych starych, skorumpowanych szefów, i te stanowiska przejęli weterani poszkodowani, oficerowie liniowi. W niektórych okręgach pobór 10-krotnie spadł. No to jest ciekawa informacja. Dlatego, że powyrzucano fakt, że aparat skorumpowany, ale który znał system i wiedział, jak on działa. No i teraz nie ma tego po prostu robić. Nie? Przyszli ludzie uczciwi, okej, tylko że się na tej robocie nie znają.
No i myślę, że w wielu aspektach funkcjonowania armii ukraińskiej i samego państwa z tym jest właśnie problem chyba największy, że jednak nie dopracowali o jakiejś tam powiedzmy zgranej i zintegrowanej polityki, żeby to wszystko koordynować, bo pamiętamy przecież i początek konfliktu i teraz to wychodzi. Tyle jest korupcja, z którą Ukraina mocno walczy. Oni naprawdę walczą z tym. Natomiast wymiana kadr nie likwiduje niestety często systemu korupcyjnego, bo to jest za mało. No i gdzieś tam widziałem informacje w prasie ukraińskiej, w ukraińskich mediach, że ich służba celna zbadała 9 tysięcy przesyłek właśnie z darów, o których mówił pan. 3 tysiące nie dotarły do adresatu. To nie jest jakaś wielka tajemnica. Problem był, jest i będzie. My też się sami przejechaliśmy raz, więc... Stąd jak gdyby bardzo często dowożone były bezpośrednio przesyłki wręcz do brygad, prawda? Ale to już była, panie pułkowniku, już normalna taki sposób działania organizacji tych pomocowych, humanitarnych. Wybierało się żołnierza i po prostu wolontariusze wieźli bezpośrednio na jednostkę, bezpośrednio do ręki, bo często było tak, że to gdzieś trafiało, gdzie nie powinno. Tak, bo w kilku brałem udział też i to było, tak jak właśnie mówi pan, dosłownie do rąk własnych. No oczywiście, no, tylko właśnie mnie cały czas zastanawia, skąd, bo w pewnym momencie przecież doskonale wiemy, panie pułkowniku, że przynajmniej w naszym kraju dużą rolę odgrywają emocje. I to nie jest wielka tajemnica, że lubimy być pochwaleni i do pewnego momentu Ukraińcy tak robili. Filmy podziękowania dla Polski, jakieś wystąpienia po polsku, a nagle mamy szczyt w Wilnie i powoli schodzimy na dół. I to zaangażowanie Polaków, co jest przecież bardzo istotne w tym konflikcie, spada. I nagle mamy jeszcze Izrael, mamy Strefę Gazy, mamy ofiary, które obserwujemy i Ukraińcy tak naprawdę są teraz w czarnym punkcie. No tak, no, przy tym warto pamiętać, że wdzięczność ukraińskich żołnierzy na polu walki bynajmniej nie osłabła. Tu jak gdyby... Tu się zgodzę. Powszechna opinia panuje. Nawet wiem, że fatalnie odebrano wystąpienie prezydenta Ukrainy w Stanach, gdzie przez żołnierzy ukraińskich to zostało odebrane bardzo źle, tak? Co się tam wtedy działo. Ale teraz od tych spraw militarnych odchodzimy trochę. Tak jest. Jak gdyby jeszcze może podsumowując wątek, warto zerknąć na badania statystyczne na Ukrainie, bo na początku roku w szybkie zwycięstwo wierzyło około połowy Ukraińców, bodajże 49%. Teraz badania wykazują, że 22% wierzy w szybkie zwycięstwo tylko, czyli dwukrotnie mniej już, ale w zwycięstwo nadal wierzy 90%. Tylko, że szybkie, dwukrotnie mniej już. Nie? Czyli początek roku był dużo bardziej optymistyczny. Oczywiście teraz nadchodzi zima i jeszcze kolejne kwestie z infrastrukturą ukraińską, czy ona kolejną zimę przetrzyma. Tak jest. Panie pułkowniku, bardzo serdecznie panu dziękuję za podzielenie się ze mną i z widzami pana ogromną wiedzą. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Przypominam, naszym gościem był pułkownik Piotr Lewandowski, któremu bardzo serdecznie dziękuję za ten wywiad. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam państwa oczywiście do odwiedzenia nas na Twitterze i do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Dziękuję. Sponsorem programu były Militaria.pl.